Witam wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel, a to będzie Sword and Sandals Gladiator, czyli pierwsza część Mieczy i Sandałów. Na pewno mam zamiar zagrać też w dwójkę, w trójkę. Nad czwórką i piątką musiałbym poważnie pomyśleć. Także ta gra jest krótka, nigdy jej nie przeszedłem, nigdy jej za bardzo nie lubiłem tej pierwszej części, bo działy się w niej czasem dziwne rzeczy, jak na przykład postacie, które miały dużo mniej siły od was, zadawały dużo większe obrażenia od was, czy też nienaturalne ilości armora. W każdym bądź razie, przechodzimy już do rzeczy. Napomknę jeszcze, że nie grałem w żadną część około 5 lat. Tutaj stworzyłem jakiegoś oczywiście gladiatora wcześniej, żeby sobie przetestować. Także co, dajmy mu jakąś czuprynę. Dajmy mu jakąś brodę. I tak, zawsze chciałem przejść za pomocą agility jakąś część. No w jedynce nie ma łuków, nie ma magii, nie ma chyba nawet zapisywania. Chociaż nie, zapisywanie chyba jest. Więc agility nie ma większego sensu. Zatem pójdziemy drogą prawdziwego osiłka. Zabijamy przeciwnika, zanim on zabije nas. I tutaj na pewno obejrzę intro w jedynce, a to dlatego, że z tego co pamiętam dostaje się jakieś zbroje. Zresztą już robiłem wcześniej, więc wiem to na pewno. Jeżeli to intro skipniemy, zbroi nie dostaniemy i naprawdę sporo stracimy. Bo tej zbroi jest chyba około 20 nawet na start. Tutaj są w ogóle śmieszne animacje, jak oni skaczą, latają, jakieś fikołki. Nie wiem, czy w sumie w dwójce jest coś takiego. Chyba tylko intro jest w jedynce. No ale dwójka jest bardziej rozbudowana. Więc tak, na początek powiem, że jedynka jest chyba dosyć krótka, ma jakieś 7 bossów. Także podzielę to prawdopodobnie na 3 filmy. Około 10-15 minutowe, tak plus minus. A teraz już nie tracąc rzeczy czasu, znaczy się, udajemy się na arenę. Myślę, że dzięki zbroi bez problemu pokonam tych tutaj golasów. Za 15 gołą pięścią. Dajmy jeden vitality. Jeden w staminę może i resztę w stręża. Także tak, na drugim poziomie na pewno kupujemy miecza. Bo z tego co pamiętam, później dostajemy cały czas z czempionów. Właśnie odnośnie tych dziwnych rzeczy. Pamiętam, że kiedyś zdarzało się, że na przykład gościu na arenie nie miał broni i z gołej pięści potrafił mnie trzasnąć za 150. Nie ukrywam, że to mnie zniechęciło do jedynki. Takie kompletne bezsensowne rzeczy. Jakby twórca jeszcze sam nie wiedział, w jakim kierunku ma iść gra. No dajmy, myślę, że tak. Teraz chyba będzie właśnie champion. Najlepsze jest to, że wygląda jak moja postać, tylko z mniejszym zarostem. Widocznie jeszcze nie dojrzał. Także dobra, no nie musimy raczej nic kupować. Myślę, że z tym sobie poradzę bez większych problemów. Zastanawiam się, jak to podzielić, czy zrobić te 3 filmy na zasadzie 2 bossy i 3 bossy, czyli na przykład w pierwszym zrobić 3. Ale jako, że później może być trudniej, to myślę, że zaczniemy ostro 3 bossami. W dwójce na pewno będzie dużo ciekawiej. Bossów jest o wiele więcej. Jest dużo więcej walk przede wszystkim. Między turniejami, jeżeli się nie mylę. W ogóle... Ja tutaj czasem nie zginę? Na szczęście nie, ale to niewiele brakowało.
Widzę, że jednak trochę w to życie chyba trzeba zainwestować. I w siłę. Także jak widać tutaj, dosłownie czempion za czempionem. I tak, co my dostaliśmy za uzbrojenie? No nie mamy rękawiczek na pewno. Tarczy, hełmu. Tak, czyli nie mamy tutaj. A, za 229 myślę, że mogę zaszaleć. No tamtego mi się nie opłaca, 2 armora więcej. Dobra, weźmy tarczę powiedzmy. Czego nam jeszcze brakuje? Gauntletów nam brakuje, czyli 3 armora za 200. Super oferta. Idziemy na kolejnego czempiona. Bosun Smite. Więcej siły, dużo agility ma. Czyli będzie pewnie skakał jak małpa. Dosłownie to, o czym mówiłem. Ja ci to dam, kurde. Skakać. Idzie dosyć łatwo. Ale ta gra potrafi zaskoczyć, zwłaszcza jedynka. Dobra, czyli tam widziałem, że gra się zapisuje. Więc w razie czego, jeżeli bym zginął, to mogę sobie zawsze wczytać. Oczywiście będę dawał dalej w atak, tylko poszedłem w siłę tak po prostu, żeby zobaczyć, ile obrażeń będę w stanie wycisnąć. Tylko że teraz nie będę w ogóle trafiał. Nie, tutaj raczej przegram. Jakaś... Chciałem powiedzieć, że jest mała szansa, ale... Chociaż na jakimś farcie. Trzeba było iść jak człowiek cywilizowany w atak też. Po prostu będę na niego krzyczał, jeżeli ma się zamiar... Jeżeli ma zamiar bawić się w jakieś uciekanie. Dobra. Także wczytamy grę. Jakiegoś przeciwnika na moim poziomie muszę znaleźć. Czyli na przykład tego, który nie ma przesadzonej ilości życia. A przy tym nie bije po milion. Chociaż widzę, że ten też tutaj niezłe cyrki odstawia. Czy ja go trafię? Tylko proszę, traf naprawdę. Dobra, jakoś się udało. Dajemy wszystko w atak, bez wahania. Tak naprawdę mam opcję wczytywania gry, więc nie muszę nic kupować na razie. Tylko w ostateczności. Gdyby nie było opcji zapisu, no to byłoby trudno. A tak to mogę sobie poeksperymentować. Ten jest dosyć łatwy, w ogóle cały czas ucieka. Dobra, cofam to. To jest właśnie śmieszne, że cały czas ucieka i nagle bum, jeden cios i mnie nie ma. Ale ma fajną broń, trzeba przyznać. No i trafia mnie z odległości 150 metrów. Też umiem krzyczeć. Proszę bardzo. No to chodź tutaj. Jestem prawie wykończony, a chłop mi będzie uciekał, no po prostu. No nie wiem właśnie, czy coś... Nie będę musiał czegoś zakupić. Chociaż 2000 to nie jest żaden majątek. Co ja mogę tak naprawdę kupić, no? Zbroje się nie opłaca na 3 armora za 200... 2000. Dobra.
Czyli po prostu polegam na szczęściu. Jedynka w ogóle jest chyba, mam wrażenie, oparta w 90% na szczęściu. Pięknie chłopa trafiłem, to on mnie musiał też oczywiście trafić. Dobra, będziemy tauntować. Szybko się chłop męczy. On mnie stąd dosięgnie, prawda? No niestety ja się zmęczę szybciej. Ale teraz podejdzie. No jest ryzyko. Jeżeli ja odpocznę, on mnie trafi. Dobra, ryzykujemy. Jak widać, opłaciło się. Mamy fajną nową broń. Mamy poziom. Dajmy Vitality. Dajmy też w atak. No i to by było na tyle. Myślę, że trzy bossy na rozpoczęcie starczą. Raczej wychodzę z założenia, że pierwszy film powinien być raczej wprowadzający, zachęcający, a nie 40-minutowy. Także możecie mi oczywiście w komentarzach pisać, czy wam się podobało, czy graliście kiedyś w tę grę, czy jest to gra waszego dzieciństwa. No i przede wszystkim, czy wam się podoba. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.